Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hopmona. Przeszliśmy pierwszy świat, czyli pierwsze 15 rund. Teraz nas czeka zupełnie nowy świat. I powiedziałbym, że ten pierwszy poziom tego drugiego świata jest bardzo, ale to bardzo podobny do pierwszego poziomu pierwszego świata. Z tą różnicą, że zamiast tych różowych duchów mamy meduzy. I mamy też takie ziejące jakimś gorącym powietrzem luki, które lepiej omijać. No ale jak widzicie, nie ma tutaj dużego problemu ze znalezieniem kryształów, bo jest ich tylko 4, więc spoczko. Dobra, wolę ją jednak skatować, jakby to powiedział pewien wojownik, Marek Kumitsu. Okej. No i tyle. Tak, to był prosty poziom, ale następne już nie będą tak proste. A, no i widzicie, że zmieniło nam się otoczenie. Nie pamiętam, jak wyglądał trzeci świat, ale tutaj dominują palmy. Czy w trzecim poziomie była inna muzyka niż tutaj? Możliwe. Okej. Z tego co widzę, raczej nie ma możliwości... Znaczy, teraz jest możliwość, ale wcześniej nie było możliwości, żeby ci przeciwnicy mogli sobie tutaj od tak po prostu wejść. No, do widzenia. Ogólnie tak jak przez te kostki ci przeciwnicy nie mogli przechodzić, tak przez to już mogą. No i cóż. Czy to dobrze, czy źle? Tak sobie. Ale okej, tam jeszcze jest kostka. Jak wiecie, kostka nie należy do moich ulubionych przeciwników, głównie dlatego, że 2 razy trzeba w nią uderzyć. Ale w sumie jest gorszy przeciwnik. Jest gorszy przeciwnik. I też trzeba w niego 2 razy uderzyć. Też jest bardziej upierdliwy, bo jeszcze potrafi przyspieszać. I chyba go spotkamy nawet tutaj. To znaczy, myślę, że na pewno go spotkamy, bo przechodziłem te 5 poziomów i właśnie pamiętam, że z nim walczyłem, więc on raczej tutaj będzie. No, do widzenia. Okej, panie Meduza. Pora się pożegnać. A, myślałem, że kostka się skusi i wejdzie tutaj, ale najwyraźniej nie. I co ty na to? Okej. To już będą wszystkie kryształki. Nie ma też żadnych przeciwników, no, z wyjątkiem tych przeszkadzajek. Ale tu po drodze nie musimy się na nie natykać. Tak, ten poziom też był prosty. Ale spokojnie, autorzy jeszcze coś dla nas wymyślą ciekawego. Dalej, Hopmon, przenoś się do poziomu 18. Czym nas zaskoczy poziom 18? No, można powiedzieć, że mamy otwarty świat, w sensie aż zbyt otwarty. No ale dobra, te duszki okazały się niezbyt zainteresowane nami. Okej. Póki co to byli wszyscy przeciwnicy zamknięci razem ze mną. A teraz w sumie to ja sobie otworzyłem do nich przejście. No.
A, 12 kryształów, spoczko. I wnioskuję, że po drugiej stronie też jest most, na którym możemy spotkać... odnaleźć tę główną gwiazdę, dającą nam możliwość odłożenia naszych kryształków. Do widzenia. Czy go zabiję? O! Słyszałem ten dźwięk. Okej, nie ma tutaj zbytnio co brać zbyt wielu tych kryształków. Bo te opary też nie są dla nas miłościwe. Nie chcę, żebyśmy byli zbyt wolni. No ale dobra, 1/3 już mamy. Tam coś jeszcze skacze. Ale dobra, tym się zajmiemy później. Okej. 5 kryształów. Styknie póki co. Bo tak jak wspominałem, nie chcę, żeby nasz główny bohater był zbyt wolny, bo to po prostu spowoduje, że nie ukończymy tego poziomu. Okej, pójdźmy po te, które nam jeszcze zostały, czyli ten. Gdzie jesteście? Może po tamtej stronie się znajdują. Ja sobie poczekam, się nie spieszy czas. Tutaj mnie nie ogranicza w żaden sposób. O, jest. I tam u góry widzę ostatni. Mogę tędy przejść? Mogę, oczywiście, że mogę. No i myk. Kolejne 3 kryształki zdobyte. Jeszcze 2 rundy przed nami w tym odcinku. Póki co idzie dobrze, ale nie chcę też mówić tak zbyt często, bo wiecie, to się człowiek zapesza, a potem mu nie wychodzi i się wkurza. Dobra. A, okej. Kojarzę ten poziom. Jest on dość zwodniczy. To jest pierwsza zwodnicza rzecz. Drugą są duchy, które się znajdują w dość niefajnych miejscach. W sensie nie tylko duchy, jak widzicie, ale też... O nie! No właśnie, zapomniałem kompletnie o tej armacie. Nie powinienem o niej zapominać. No ale spokojnie, też ginąłem często na tym poziomie. Czyli tak, musimy pamiętać o tym, że przeciwnicy lubią tutaj przechodzić sobie. I wśród tych przeciwników są oczywiście duchy, ale są też meduzy. A raczej były meduzy, bo chyba tylko 2 okazy ich. Jezus Maria. No dobra. Dzień dobry. No i mam nadzieję, że już pozbyłem się wszystkich przeciwników. W sensie pamiętam, że nie było ich dużo, ale... No jednak... oni bardzo utrudniają sprawę w końcowym fragmencie tego poziomu, dlatego że
jeśli ich wcześniej nie ukatrupimy, to mogą nam stanąć na tych strzałkach. A dobra, tutaj też musimy uważać. Ja sobie może poczekam. Okej, i teraz druga strona, co nie? Ugh! Okej, teraz ta strona i mam nadzieję... Znaczy nie, no dobra, to na pewno będą te dwa kryształy, bo czemu by miało ich nie być? Nie wiem, gdzie indziej mogłyby się znajdować. Okej. Zawsze mam schizę, że to mnie prosto na tę gwiazdkę daje, ale nie. Oh! No! Raz żeśmy zginęli, ale teraz wszystko poszło dobrze. Następny i zarazem ostatni dzisiaj poziom. A, dobra. Wiem, co to za poziom. Tu się nam pojawiają dosyć niefajne rzeczy. Jedną z nich są te kostki. Jeśli one spadną, to już tak na dobrą sprawę nie możemy przez nie przejść. Jest ich całkiem sporo, ale jednak można się nieco zagapić i... No i po prostu potem odciąć sobie jedną możliwą drogę, nie? Przy czym tutaj również muszę uważać, żeby za wiele tych kryształków nie zdobyć. Jest ich aż 16. Ale jednak one nas mocno spowalniają i... Te kostki, no... Nie są z rodzaju tych, które czekają, aż łaskawie przejdziemy. Raczej stosują atak taki, no, szybki. O Jezu, nawet tutaj już było srogo. Ale okej. Tu mamy gwiazdkę. Po drugiej stronie też ona chyba jest. Dobra, to jest nasz cudowny nowy przeciwnik, którego nie lubię. Nazywam go ciasteczkowym potworem, tak wygląda. Nie dość, że ma dwa życia, to jeszcze potrafi zapieprzać. Niekoniecznie jak nas zauważy, tak po prostu, bo mu się podoba akurat. Ale dobra. Ciebie już nie ma. Jeszcze niżej jest jeden, nie? Dopóki są one jako tako w zamknięciu, nie stanowią większego problemu. Gorzej potem. Okej, tu idziemy pod ten kryształek, którego wcześniej nie brałem. Z obawy przed tym, że nasz główny bohater będzie zbyt wolny. Ale dobra, myślę, że chyba mogę sobie jeszcze pozwolić na jeden. O Jezu, to jest dość stresujące. Chyba nawet bardziej stresujące jest przechodzenie po tych płaskich pułapkach niż pod tymi kostkami. A? Okej. A teraz sobie możesz biec w moją stronę. Nic ci to nie da.
Okej, okay, teraz będę musiał mieć troszeczkę więcej tych kryształków. Bo chyba nie mogę czwarty raz tak wyjść i wejść, o ile dobrze pamiętam. Bo nie jestem tego pewien, tak na stówę. No ja sobie poczekam, prawda? O! No. I ty byłeś zarazem ostatnim przeciwnikiem, no i mam nadzieję, że kostka będzie dla mnie łaskawa i... jakby... milimetry będą mnie dzielić, ale jednak będą mnie dzielić. O! Dobrze! Zastanawiam się, czy mógłbym tu jeszcze jakoś przejść. Chyba nie bardzo. No ale dobra. Mam wszystkie kryształki. No i moi drodzy, to jest koniec. Tak jak wam wspominałem, ten świat nawet bardziej mi się podoba niż poprzednie rundy tamtego świata. No ale nic. Ja się póki co z wami żegnam. No i do następnego.